Kamaka. Chwała Beliarowi! Śmierć Kamaka byłaby wielką stratą dla orkowego ludu. Dzięki za te wspaniałe wieści, Mora. Co mam powiedzieć Torusowi? Że urabiam tu sobie ręce po łokcie. Mora wkrótce otrzyma swoją dostawę. Okej, to teraz może ich zabijemy. Zapisz, tak. Może ja się odsunę lepiej. To zżera prawie całą manę, ale... Znaczy to! Zatrzymaj się, Mora! Nie chciałem go zabijać. Mierasz. Pokaż mu. No dalej. Umierasz. No. I reputacja buntowników. Cholera, ale mnie boli łeb. Niechcący go strzeliłem. Sorry, niewolnik. No ale odsuńcie się. Co, już go przeszukałem? No nie, to jest tępek. No jest tępy. Pojawnik. Kamak. Fajka. Amulet Kamaka. Umiejętności złodziejskie. To było jakieś nawet zadanie takie. Dobra. Teraz udamy się do Trellis. Co on tu robi? Gdybym tego nie nagrał, nie uwierzyłbym w to. Zaraz wracam. Ale dobra, wróciłem. O. Może go zabijemy? Mnie bijesz, Mora? Czekaj no! I trup. Przejdźmy się najpierw do buntowników. Do takiego mini obozu. Okej. I mini obozik. Ani kroku dalej. Uspokój się, mały. Nie zrobię ci krzywdy. Nie przychodzisz tu szukać kłopotów, prawda? Zamknij się. Gdybym chciał cię zabić, to już byś nie żył. Dobra, zapomnij, że cokolwiek powiedziałem. Nieważne. Powiedz mi lepiej, co się tu dzieje. To obóz buntowników. Jestem buntownikiem i walczę za króla. Aha. I? Zabiłeś jakichś orków? Nie stoczyłem jeszcze żadnej walki. Nie mogę się jednak doczekać wyeliminowania pierwszego orka. Chrząszcza byś nie zabił. Wiele jest w miecza. Dawać tych orków. Tak, tak. Co tu robisz całymi dniami? Pilnuję, żeby nikt nie wślizgnął się do obozu. I świetnie ci idzie, jak widać. Wiesz, to nie takie proste, zwłaszcza przy tych wszystkich okolicznych bestiach. Najbardziej przerażają mnie jednak ożywieńcy z tamtej jaskini. Nie chcę nawet myśleć, co zrobią człowiekowi, którego dopadną. O, mógłbym ci trochę o tym poopowiadać. Mógłbym oczyścić dla ciebie te jaskinie. Naprawdę miałbyś dość odwagi, żeby wejść do jaskini pełnej ożywieńców? To nie byłby pierwszy raz. Jeśli ci się to uda, dam ci 300 złotych monet. Zastanowię się. Okej, najpierw pójdziemy się przespać. Śpiórkać, śpiórkać, śpiórkać. Talowy, myślę. Ja się prześpię. Będę spał w grze. Jakiej? Gothic 3. Nareszcie jesteś. Myślałem, że nie wrócisz. Czy my się znamy?
Nie jesteś posłańcem z Nemory? Cholera! Muszę się dowiedzieć, czy Nemora wciąż stawia opór. Nie słyszałem żadnych wieści o klęsce Nemory. Więc będziesz musiał powiedzieć ich przywódcy, że jesteśmy tu przygwożdżeni. Nemora musi przysłać posiłki. I to szybko. Co robicie w tej jaskini? Zostaliśmy zaatakowani przez orków, kiedy próbowaliśmy zabezpieczyć świątynię Trellis. Są opętani ideą poszukiwania boskich artefaktów. Przybyli z około 30 wojownikami. Mogliśmy tylko schronić się tutaj. Orkowie w świątyni zostali starci z powierzchni ziemi. Bardzo dobrze, więc wciąż jest nadzieja. Dziękuję ci za te wspaniałe wieści. Co wiesz o boskich artefaktach? Orkowie zabrali do Trellis wszystko, co tylko mogli wyciągnąć ze świątyni. Jeśli jeden z tych rzadkich artefaktów faktycznie był w świątyni, na pewno trafił do Trellis. Rozumiem. Jak się nazywa ich przywódca w Nemorze? Nie wiesz? Wygląda na to, że nie wiesz nawet, gdzie leży Nemora. Oczywiście, że wiem, gdzie jest Nemora. Więc pospiesz się i sprowadź posiłki! Jakbyśmy mu powiedzieli, że nie wiemy, to by się na nas fochnął i koniec zadania. I pozamiatane, po bigosie. Dobra, nie chcemy się zbierać tych grzybów. Te grzyby i tak są mało warte. Dobra, nie. Tylko przestań się odbijać. Chociaż ten se mogę se podszkiwać w sumie. Nic ci nie stanie. Wiem, człowieku, wiem. A zawsze może być coś fajnego, łopata, kilo. Fajni buntownicy. Fajny buntownik. Z pałką. Tak, krzywdę wyrządzi straszno. Nawet my pałki nie używaliśmy, nawet na początku gry. Tylko w Gothiku, dwójce. To była laga. Laga była epicka. Do dziś miło wspominam walki lagą. Oj. Są zębacze! Chodź tu. Które chce się zmierzyć? Awans na następny poziom, epickość. Ale go te lepiej po ataku dostał. Ten też. Czy oni zawsze takich ataków dostają? Taki jakby padaczka czy coś. Macie coś, żeby im do gęby wsadzić, żeby sobie języka nie odgryźli? Okej, o jest, łopata, łopata jest, spoko kusza. Okej, to sobie zapiszemy, bo tam są niedobre stworki. Oj, będzie ciężko. No, może nie teraz. Okej. I potwierdzam, to będzie najdłuższa. Najdłuższa. Kurde, dźgnął mnie. Zrobił dźgy. Od szkieleta. Dawać na ring. Dawać na ring. Zniszczę was. Zgwałcę was. Nie no, dobra, nie będę taki. Ja czekam tylko, aż zdobędziemy jakąś taką epicką broń. Taką epicką, że zabijała ich na ciosa. O ile taka jest. A nie, to od siły też dużo zależy. Aś. Metalowy kufer. Ale ciemno. No i no, co to za pochodnia, jak nie działa? Baterie trzeba wymienić. O, ciężka skrzynia. Miecz asasyna. Wybuchowa strzała, amulet. Siły życiowej, pierśnie magii. Jabłka! Okej. Szukałem kiedyś nawet tak... Byłem takim obsesyjnym fanem Gothica, że szukałem nawet... Kasie. Modów na... potwory z Gothica do Minecrafta. Taki to był... Takie to były czasy. Fajnie by wyglądał troll, czy tam, nie wiem, cieniostro, ścierwoja. Tamta jaskinia to stary cmentarz.
Szkielety obróciły się już w proch. To pocieszające. Ta wiedza jest dla mnie warta 300 sztuk złota. Dobra. Okej, okay, ile mamy już? 30? Jeszcze 20 i będziemy mieli 50. I będzie następna zbroja. Paladyna lub ciężka zbroja buntowników. My oczywiście jesteśmy pro i założymy ciężko. Zbroję paladyna, jak uda nam się zbierać 120 tysięcy. Damy radę. Czy damy radę? Tak, damy radę. To było chyba w bobie budowniczym. Ale bo budowniczy wszystko spierniczy, dlatego ja już zamykam się. Amen. Okej, idziemy na tą farmę. Te orki są jakieś dziwne. Się ich boję. Ty, Ben, ty jesteś taki fighter, zabij go. Mam twoją łopatę. Jesteś mi coś winien. Naprawdę byłeś w świątyni? Jak widzisz. Ale tam byli ci potworni... Ożywieńcy. Muszę przyznać, nie brak ci odwagi. O czymś zapomniałeś? O czym? Pieniądze, kolego. Dalej, nie mam całego dnia. Czasem widzę, jak farmer Derek podkrada się w nocy do posągu Inosa. Na pewno coś tam ukrył. Okej. Okay. No to kolejne zadanie wykonane. Ile nam zadań jeszcze zostało? KL. Odszukaj wszystkie puchary, znajdź Ksaldasa, ludzie z Gelnery i Kamie Druidów, znajdź hełm pierwszego paladyna, odbutuj Gotę. Aha, się z nim nie gadałem. Zaginiony miecz Wenzela, odbierz daninę z farmy Dominika, okaże potrzebują więcej ludzi. Milok szuka swojego starego miecza, szuka swojego asa, opowiedz. Paladyn Konrad, coś tam zawsze coś nie dociera. No nie zgaś! No. No właśnie, no. I tak to właśnie było, no. No dobra, zamknę się. Będziemy szukać Nemory. Ja wiem, gdzie leży Nemora, już to tak obczaiłem sobie w główce. Pamiętam, jak to się pierwszy raz grał w Gothica 3, jaki to był szał. To był na tym Na tym pierwszy raz grałem w Gothica. Nie. Nie, na starym jeszcze kompie. Co to był za szał? Ach. Nie, na tym. No dobra, koniec. Bo się wciągnę w to i tak zacznę, bo że nie, na tym. Nie, tu, tak, po co? Dobra, zamknę się. A teraz pochodzimy po farmach. Farm. Szkoda, że tu nie ma Onara. Ciekawe, co się z Onarem stało. O, ciekawe, kto jest tam. A nie, teraz to już zapnęłem. Podajemnicy, nie wiem, może wyginęli tam. Bo na pewno się zbuntowali przeciwko orkom. Chociaż tam ich już niewielu zostało. Tym jak